Małe pudełeczko o sporych możliwościach. Dokładnie tak można powiedzieć o tym białym cudzie, które aktualnie widzicie. To EvoBox Stream, dekoder pozwalający korzystać z telewizji internetowej cyfrowego Polsatu. Dziś kilka słów na ten temat. Coś o samym urządzeniu? Wykonano je z białego plastiku ozdobionego estetycznym wzorem. Na froncie znajduje się dioda informująca o aktualnym stanie dekodera, z kolei z tyłu znajdziemy kilka podstawowych wejść. Zasilanie, HDMI, internet przewodowy oraz gniazdo służące do podłączenia anteny telewizji naziemnej, co oznacza, że dekoder przystosowany jest również do odbioru bezpłatnej telewizji cyfrowej DVB-T. Konfiguracja sprzętu jest banalnie prosta. Podłączamy go do prądu internetu, przewodowo kablem LAN lub bezprzewodowo, a następnie przechodzimy przez bardzo prosty i szybki proces konfiguracji. Przez to, że to właśnie za pośrednictwem łącza internetowego strumieniowane są dane od nadawcy do użytkownika końcowego przez dekoder, jakość obrazu w dużej mierze zależy od szybkości posiadanego internetu. No bo właśnie, telewizja internetowa nadal może się kojarzyć z przerwami na buforowanie obrazu, zrywaniem połączenia i problemami z przepustowością serwera. W przypadku cyfrowego Polsatu i ich dekodera EvoBox Stream w większości niczego takiego nie uświadczymy, aczkolwiek warto uzbroić się w trochę cierpliwości. Bo warto pamiętać, że przełączanie kanałów trwa nieco dłużej niż w przypadku IPTV czy satelity, ale cały czas mówimy o transmisji internetowej, gdzie przynajmniej początkowe buforowanie chwilę po prostu musi trwać. Z racji zastosowanej technologii po prostu nie da się tego uniknąć i jest to całkowicie wytłumaczalne. Co najważniejsze jednak, dzięki technologii OTT z EvoBox Stream można korzystać mając połączenie internetowe od dowolnego dostawcy. Wystarczy połączenie sieciowe o prędkości co najmniej 8 megabitów na sekundę. W miejscach, w których nie da się lub z różnych względów nie można podłączyć telewizji satelitarnej ani IPTV, taki EvoBox Stream wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. EvoBox Stream, poza dostępem do telewizji internetowej cyfrowego Polsatu oraz kanału naziemnych, oferuje również możliwość korzystania z dwóch popularnych serwisów VOD, autorskiego cyfrowej Polsat Go oraz HBO Go. Ma także fajne funkcje, które pozwalają na wygodne korzystanie z telewizji i dostosowywanie ramówki telewizji do własnych potrzeb. Do najciekawszych należą Restart, który pozwala na oglądanie wybranych programów od początku do 3 godzin, Catch Up, oglądanie wybranych programów do 7 dni od ich emisji oraz Time Shift, zatrzymywanie i przewijanie programów do 3 godzin. Ale OTT to przede wszystkim oferta elastyczna, nie wymagająca wiązania się z dostawcą umową na pakiet TV na wiele miesięcy, bo pakiety można włączać samemu, kiedy tylko mamy na to ochotę. No i właśnie, do skorzystania z oferty telewizji internetowej cyfrowego Polsatu wymagane jest posiadanie wspomnianego dekodera EvoBox Stream. Wystarczy podpisać umowę, w ramach której urządzenie jest nam udostępniane na 24 miesiące. Korzystanie z dekodera wynosi wtedy 10 zł miesięcznie plus złotówka na start. Jeśli chodzi o dostęp do treści, pierwsze 3 miesiące są darmowe, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do pełnej oferty programowej platformy internetowej liczącej obecnie ponad 100 kanałów. Później do wyboru jest kilka opcji. 3 pakiety podstawowe i 8 dodatkowych, przeznaczonych dla miłośników sportu, seriali czy bajek. To rozwiązanie wprost skrojone do potrzeb studentów i osób wynajmujących mieszkania. Wystarczy nabyć dekoder, podłączyć go do internetu oraz telewizora lub monitora, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie i można oglądać ulubione kanały i materiały na życzenie. Najważniejszą zaletą oferty jest już wspomniana elastyczność. Pakiety można włączać w dowolnie wybranym momencie na 30 dni, dzięki czemu możemy dostosować ofertę np. do pory roku, kiedy akurat nie są emitowane nowe odcinki ulubionego serialu, albo trwa przerwa w rozgrywkach piłkarskich. W tym materiale nie zamierzam oceniać EvoBoxa Stream ani samej usługi oferowanej przez cyfrowy Polsat, ale z całą pewnością warto wspomnieć, że jest to fajna rzecz. Studenci mieszkający w akademikach, najemcy lokali skazani niejednokrotnie na jednego dostawcę, czy osoby ceniące niezależność w dostępie do treści TV. I właściwie wszyscy inni zainteresowani tą formą dostępu telewizji po prostu mają możliwość nabycia rozwiązania dostosowanego do ich potrzeb. I to w tym wszystkim jest chyba najfajniejsze. To tyle dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się, miłego dnia, cześć!